Moimi gośćmi są Marianna i Adam Bubik. Adam Bubik i Marianna, witajcie. Cześć. Dzień dobry. Cześć. No właśnie, bardzo dziękuję za zaproszenie, bo jesteśmy tutaj w twoim studio, Adam Bubik. Bardzo przyjemnie tutaj. I rozumiem, że Marianna też tutaj jest częstym gościem, tak? Tak, na lekcję po prostu przychodzę. Na lekcję do pana Adama. No to powiedzcie nam i naszym widzom właśnie, jak to wygląda, jak się te wasze drogi połączyły i jak do tego doszło, że mieliście wspólny koncert w zeszłym miesiącu. To znaczy, to już, ja nie wiem, kiedyśmy się poznali dokładnie z Marianną, ale to już jest parę ładnych lat, nie? Ile wtedy miałaś lat, Marianna? No właśnie, a ile teraz masz, Marianna? Teraz mam 14. 14. To wtedy miałaś ile? Tak 8 może? Może, całkiem możliwe. 9, to powiedzmy, że te 5 lat temu na pewno, może nawet więcejśmy się spotkali w takiej cieszyńskiej szkole śpiewu. No i tam w zasadzie rozpoczął się jakiś po prostu nasz kontakt typu nauczyciel, uczennica, uczyliśmy się śpiewać. No i potem Mariana zaczęła przychodzić do mnie już wtedy prywatnie za jakiś czas. No i w trakcie jakiegoś tego procesu, gdzie widziałem, że Marianna też gra na gitarze, lubi też grać trochę na pianinie, no i nieźle śpiewa, no to zaproponowałem jej, że możemy coś spróbować nagrać u mnie w studio. No i pierwsze to były naprawdę takie początki takich tych zupełnych demówek, któreśmy nawet nigdzie w internecie nie umieszczali, no ale później w sensie w to lato się udało nam nagrać taką już porządniejszą piosenkę ze cover, piosenka Arcade, też z teledyskiem, z klipem. No i to już jest normalnie piosenka studyjna, gdzie Marianna sama śpiewa i sama gra na gitarze. To wszystko są jej dźwięki i jej po prostu śpiewanie. Ja tam nic jakby nie pomagałem. Podłożyliśmy to do takiego podkładu pianistycznego. Wszystko inne już po prostu gra Marianna. Wystąpiła też w klipie. No i ta piosenka miała premierę w internecie, w zasadzie wszędzie. Także w zasadzie wszędzie. No. I jak się przyjęła Marianna? Dobrze. Dobrze chyba. W miarę dobrze. W miarę dobrze, ale ty zadowolona jesteś? Tak, bardzo. Rozumiem, że od tej piosenki teraz się zaczęło, to cię jeszcze bardziej zmotywowało i dlatego ten wspólny koncert bodajże w zeszłym miesiącu, tak? Tak. Jak to tak, wiesz, taki pierwszy koncert przed publicznością na żywo? Bałam się bardzo, ale okazało się, że nie było czego. Tak. Czy będą teraz kolejne pewnie, nie? Nakręciło cię to do dalszej pracy? W sumie to tak. A tutaj nauczyciel dumny z uczennicy? Ja jestem na pewno bardzo dumny z Marianny i choć widzę i ona też o tym wie, jeszcze po prostu rzeczy, które jakby musi nieustannie, nad którymi musi pracować, podciągać, bo ja odbieram to już też z perspektywy tego, że już tam parę lat po prostu na scenie się poruszam i w takich tych wszystkich sprawach, więc ja myślę, że to jest bardzo dobry początek. I jeszcze wiele pracy po prostu nas czeka i to też zależy od Marianny, jak po prostu bardzo w to się będzie chciała zaangażować. Ja jestem dumny, że po tylu po prostu latach, gdzie ja widziałem już od początku jakiś potencjał, że wreszcie po prostu udało się mi Mariannę przekonać, żeby zrobiła jakieś już porządne nagranie, żebyśmy też coś umieścili w internecie. Ja mam nadzieję, że tych piosenek będzie więcej, że być może nawet kiedyś zacznie sama jakieś piosenki pisać, bo na razie gramy po prostu covery, tak samo jak na tym pierwszym koncercie. No a ten pierwszy koncert też był fajny, bo moim zdaniem było to świetne doświadczenie, kiedy wystąpić przed publicznością i tu naprawdę, no muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego wystąpienia, bo to nie jest łatwe i kiedy miałbym się po prostu cofnąć w czasie, kiedy ja mając 14 lat wystąpię sam z gitarą. Nawet było tak, że rozpoczynałaś pierwszą piosenkę zupełnie sama, więc to było, to jest takie, nie, te pierwsze po prostu ruchy są trudne, zupełnie te pierwsze dźwięki, akordy. No i Marianna rozpoczynała to zupełnie sama, także to było fajne, ja tak po prostu się usunąłem bardziej po prostu w taki background, nie chciałem tam jakby zdominować tego koncertu, tu chodzi o Mariannę. Także cały czas w tym kierunku jakoś idziemy i ja sam jestem ciekaw, jak się to rozwinie. Adam, a ty pamiętasz swoje początki, bo właśnie tutaj zacząłeś też o tym mówić. No wiesz co, tak, ale u mnie to było zupełnie inaczej. Ja tak trochę Mariannie zazdroszczę, bo jak ty zacząłeś? No właśnie bardzo późno. Ja zacząłem dopiero mając te 14 lat, to się uczyłem grać na gitarze i wtedy próbowałem w ogóle śpiewać. Ja tak nie śpiewałem od dziecka, nie miałem tam żadnego prowadzenia i to wszystko
poszło tam gdzieś pod koniec podstawówki, potem już tam w liceum, nie? To myśmy mieli taki zespół rockowy i tam żeśmy grali jakieś pierwsze koncerty, też zaraz już odkryłem jakąś taką ciągotkę do pisania piosenek, to tak w sumie od początku. Także zawsze siebie określałem, że bardziej jakby jestem może dobrym jakby pisarzem piosenek niż jakby tym bezpośrednio wykonawcą. To jakby najbardziej mnie zawsze ciągnęło. I wiadomo, też grałem koncerty, ale te piosenki to tak jakoś od początku. No a Marianna ma zupełnie inną sytuację, bo już tam od swoich paru lat śpiewa, na instrumentach uczy się grać, także ona już w wieku teraz 14 lat jest na zupełnie innym poziomie niż ja wtedy byłem, bo ja tak naprawdę raczkowałem, uczyłem się złapać w ogóle gitarę do ręki i tak dalej. Tym bardziej, że nie miałem jakby takich możliwości, żeby teraz ktoś mnie tutaj jakoś podprowadzał albo żeby mnie ktoś prowadził w nagraniach w studio, to dopiero wszystko potem później przyszło. Także myślę, że Marianna ma bardzo fajny start. I jakby co dalej się potoczy, to też zależy od niej i od wielu innych po prostu zdarzeń. Napiszesz piosenkę dla Marianny? Bardzo chętnie. Tyle, że jak mówiłem, ja bardziej chcę też zostawiać... chcę być bardziej taką osobą, która podprowadza, stwarza przestrzeń. I nie chcę też tak na Mariannę naciskać, jakby chciałbym, żeby te rzeczy wychodziły od niej i też w taki sposób, jak ona to czuje i chce. I w taki sposób też podchodzimy do całych nagrań, do prowadzenia choćby tam profilu instagramowego czy na Facebooku. To wszystko jakby idzie w parze i nie jest tak, że teraz ja po prostu mówię, Marianna, robimy to i koniec. To jest wszystko, no wszystko na podstawie bardziej takiej propozycji, a ja na tym lubię to, że mogę pomóc jej stwarzać jakąś po prostu przestrzeń, a co się z tego rozwinie, to tak naprawdę nie wiemy na razie, ale mnie bardzo cieszy ta droga i cieszę się, że mogę komuś pomóc stworzyć taką przestrzeń. To jest dla mnie najbardziej takie, jakby to mi najbardziej gdzieś daje, nie? Mhm. Ten dobry start właśnie, bo tak. To jest bardzo ważne, tym bardziej w tym wieku. No Marianna, ty już występowałaś też na konkursach wokalnych, chociażby Olza Music Show, prawda? Tak. Jak wspominasz te konkursy? Dobrze, aż w sumie bardzo dobrze. To takie całkiem inne doświadczenie, większy stres niż taki swój koncert, mini koncert? Większy był, tego jestem pewna. Też byli inni uczestnicy i to też się inaczej odbierało. A tutaj koncert ze swoim nauczycielem, to nie był stres? Nie myślałaś tak, żeby się go pozbyć i tak chciałabyś sama na tej scenie? Nie. Powiedz prawdę. No bo to jednak, wiesz, no nauczyciel. Nie. Dobrze ci się z Adamem występowało? Mhm. Wiecie co, ja sobie wyjdę, a sobie porozmawiajcie. Adam wyjdzie, to wtedy sobie porozmawiamy, to mi powiesz prawdę. Adam, a ty miałeś już wcześniej właśnie pod swoimi skrzydłami taką uczennicę, ucznia, któremu właśnie mogłeś już też tak pomóc, zapewnić ten dobry start. Czy to Marianna tu jest właśnie taką pierwszą uczennicą? Bo wiesz, my też w innej roli rozmawiamy, bo zawsze rozmawialiśmy o twojej przygodzie z muzyką, o twoich początkach, o twojej płycie. Tak. Choćby tutaj w studio też przychodzą różne osoby, którym staram się produkować muzykę albo pomagam nawet w pisaniu piosenek. Czasem potrzebują jakiejś konsultacji, zanim rozpoczniemy coś nagrywać, także w takim sensie tak, tyle że to wszystko już jest bardziej na zasadzie, niektórymi na przykład w ogóle się nie znam i wiadomo, nawiązujemy jakiś tam kontakt osobisty, bo to wszystko jest po prostu proces taki twórczy i myślę, że też trzeba jakoś robić to razem. No tyle, że Mariannę odbieram bardziej jako już taką jakby sprawę, nie na tyle, że w sensie ja jako jakiś tam producent, a tu jest mój klient, ale to jest bardziej takie rodzinne i ja odczuwam, że to jest no tak bardzo na luzie, bo my już tyle się po prostu znamy, też znamy się po prostu z rodzicami, to już jest taka relacja bardziej jakiegoś takiego zaufania niż powiedzmy tego, tak robimy piosenkę, rozliczamy to i tyle się widzimy. Także z Marianną to jest trochę inna sytuacja, no i to jest fajne, że tak może być. Że tak może być. Może będzie ta wspólna piosenka, jakaś nowa płyta, Adam i tam się właśnie też pojawi piosenka z Marianną, jakiś utwór. Albo odwrotnie, to będzie jakaś płyta Marianny i gościnnie wystąpisz. To wszystko zobaczymy. To już wszystko za bardzo jakby wybiegamy w przyszłość. Myślę, że na razie to jest na etapie, że po prostu Marianna musi twardo pracować.
I to jest, myślę, najważniejsze. No i my się cieszymy z każdej okazji, jak jest jakieś wystąpienie, wywiad, czy jakieś tam kolejne nagrania, bo to wszystko są fajne doświadczenia, które moim zdaniem są cenne. No jak najbardziej. To Marianna, gdzie Cię można znaleźć w internecie? W sensie Instagram, rozumiem, tak? Czy gdzie ten teledysk można zobaczyć? Co trzeba wpisać? Jaki jest Twój pseudonim artystyczny? Marianna, tak? Tak. Teraz czas na reklamę. No to tak, jest ten profil na Instagramie, na Facebooku. Sama prowadzisz? No na Instagramie tak, ale na Facebooku to bardziej pan Adam. Tak, czyli jednak tak... pan Adam. Znaczy to znaczy na Facebooku jest w sumie to samo co na Instagramie, ale my to tak jakoś jakby robimy bardziej wspólnie. No i potem jeszcze dodam, że piosenka jest wszędzie w serwisach streamingowych, jest na YouTubie, jest na Spotify, iTunes, więc wystarczy wpisać Arcade, Marianna, no i wtedy to powinno się pojawić. No to też ją udostępnimy, a słuchajcie, może dość tego gadania i nam faktycznie zaśpiewacie, zagracie. No to bardzo Wam dziękuję za rozmowę i w takim razie słuchamy. A broken heart, it's all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when ring inside my head. Please carry me.